Wpadki miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Wielu. Cześć Aniu. Wiolu, przychodzę dzisiaj do Ciebie z takim bardzo ciekawym tematem. Jak zawsze, nie? Umieram z ciekawości. Zobacz, jaki wstęp. Szybko, jasno, krótko i na temat. Dawaj. Chciałabym, żebyś wytłumaczyła mi sytuację, w której ktoś kończy związek, mimo tego, że kocha swojego partnera. Co to jest w ogóle za sytuacja, w której ktoś mówi, kocham Cię, ale muszę odejść? Powodów pewnie jest wiele, ale zacznę od tego, co przychodzi mi najpierw do głowy. Że my ludzie nie jesteśmy tacy jednorodni. I nasz mózg składa się z części racjonalnej i z emocjonalnej. Dwie półkule mózgu. I bywa tak, że nie zawsze między tymi półkulami panuje idealna synchronia. I jest tak, że część emocjonalna mówi jedno, a część rozumowa mówi drugie. I jesteśmy w konflikcie wewnętrznym. I bywa tak, że orientujemy się, że ta racjonalna ma rację, a emocjonalna nie. Ale kochamy. Tak, ale kochamy, bo nas ten związek silnie wciągnął uczuciowo. I bywa tak, że jeśli zrozumiemy, że ten związek, w którym jesteśmy, doprowadza nas do ruiny psychicznej, fizycznej, na przykład może być to związek toksyczny, w którym doznajemy jakiś krzywd, czasami przemocy, czasami wiesz, partner uzależniony albo jakiś tam niedojrzały. No, dużo takich dysfunkcji może być, w którym sobie zdajemy sprawę, że to na nas źle wpływa. I jak sobie zdamy sprawę, że to jest dla nas niezdrowe? Że to bywają momenty, w których siadamy sobie ze sobą i mówimy, no kurczę, jestem nieszczęśliwy. Na przykład ludzie są w stanie taki bilans zysków i strat podjąć. Jeśli pracują ze sobą, są w rozwoju, to zdają sobie sprawę, że zyski są niewspółmiernie mniejsze od strat ponoszonych. I wtedy, nawet jeśli kochają, to wiedzą, że to jest niezdrowe kochanie dla nich. I z tego powodu zrywają związki. I ja popieram to, bo wtedy z tą raną, z tym konfliktem wewnętrznym, rozdarciem, czyli czują się źle z tym, że zrywają, bo kochają, idą do psychologa, żeby sobie poradzić z tym wewnętrznym konfliktem między prawą i lewą półkulą, dowiedzieć się, dlaczego tak jest, że wchodzimy w takie związki, które nas krzywdzą, albo nie potrafimy na czas z nich wyjść. No właśnie, ale powiedz mi, jaki to musi być konflikt, taki właśnie w ten wewnętrzny, jaka to musi być straszna sytuacja dla tej osoby, która podejmuje taką decyzję, albo w ogóle się nad nią zastanawia, bo to jest taka sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia, no bo jeśli odejdzie ten ktoś od osoby, którą kocha, będzie strasznie cierpiał. No tak. I będzie mnóstwo momentów, 1500, 800, w których będzie sobie myślał, kurczę, tak sobie siedzieliśmy fajnie przy świeczkach i oglądaliśmy filmy. Czyli będą takie momenty, że kiedy będzie ta prawa półkula emocjonalna upominać się o swoje, będzie filtrowała rzeczywistość pod kątem pozytywów i wtedy będą mieli ciągotki, żeby do tego partnera wracać. Ale to jest taki dobry moment, żeby pójść właśnie z tymi rozterkami do psychologa, jak już wiedzą, że ten związek jest niedobry i jak już powiedzieli temu związkowi nie i wiedzą, że będzie pokusa, bo może już to kiedyś przerabiali, to z tymi uczuciami można się uporać. Można uśpić, aby pożegnać tą miłość w sobie. Można nauczyć się tą zależność od drugiej strony chorą wyleczyć. I po to też jest pomoc drugiej osoby, psychoterapeuty i narzędzia terapeutyczne, które pomogą w takich sytuacjach. No, ale czyli to wtedy psycholog mówi tej osobie, nie, ty go nie kochasz. Nie, uspokój tak, się. Ale to w życiu tak nie może być, że psycholog ma mu powiedzieć, która, wiesz, jego część ma rację. Bo przecież jedna druga ma rację, tak? Więc to nie o to chodzi. Raczej w tym prowadzeniu jest ważne, żeby on sam uświadomił sobie, ile płaci za ten związek, żeby to sobie uporządkować w głowie. No ale potem pracujemy też z uczuciami, z tym przywiązaniem. I to jest już głębsza sprawa, żeby jakby zrozumieć i pojąć, dlaczego wiążemy się tak głęboko emocjonalnie z partnerami, którzy nam szkodzą. I to jest, wiesz, proces terapeutyczny też pokazuje schematy takich uwikłań miłosnych, tą wielką trudność, żeby się odkochać na czas. No i to wtedy jest taka, widzisz, już zabawa w rozpoznawanie tego, co tam w przeszłości było i nas uwarunkowało. No ale to nie jest takie proste, żeby, wiesz, powiedzieć człowiekowi, nie słuchaj, kochałaś, tak, fakty go mówią, że no właśnie, to jest fakty szkodliwe, mówią, że to jest wczoraj płakałaś, tak, jesteś nieszczęśliwa, to o co ci chodzi? No, oni też wiedzą, że fakty są takie. Dlatego, wiesz, chwała mi za to, że w ogóle chcą się wydostać z takich związków i że podejmują takie wysiłki, żeby mówić temu związkowi nie. Chwała im za to, bo wiele ludzi na czas się nie zorientuje i wpada w depresję. Czyli daje się wykorzystywać w takich związkach albo popada w takie jakieś skrajne sytuacje, w choroby. Albo zaczyna akceptować złe zachowania. No tak, staje się, wiesz, taką przewlekłą ofiarą takich związków i wiesz, i takim osobom nieświadomym pewnie jest gorzej, no bo jakby na czas się nie zorientują i koszty przebywania w takich związkach... Im dłużej, tym gorzej. Im dłużej, tym gorzej. Często są ludzie, wiesz, na skraju depresji przez związki, w którym tkwią. Trafiłam na jednym z forów opis takiej sytuacji. Dziewczyna opisywała, że jest w związku ze swoim partnerem około 5 czy 6 lat.
że kocha go bardzo, bo właśnie, bo on jej nie krzywdzi, on jest idealny, dogadują się, razem się bawią, spędzają czas i tak dalej, ale ona chciała mieć już dziecko i sformalizować związek, a on powiedział, że absolutnie nie wyobraża sobie ślubu i nigdy w życiu nie chce mieć dzieci. No i ta dziewczyna naprawdę w takich dosyć dramatycznych słowach opisywała to, że tak nią targa i tak nią miota, no bo to było jej marzenie, mieć rodzinę, ona go kocha, to jest idealny partner dla niej, no ale jest coś, co ona nie wie, co zrobić. Czy odejść od człowieka, którego bardzo kocha? I czyli też ma dylemat. Czyli no, nie tak, że ona już powiedziała nie, temu związkowi, nie? Był tylko taki wpis na forum, w którym jeszcze się zastanawiała, co zrobić. Czyli rozumowa część ją ciągnęła do tego, żeby ona skończyła ten związek, tak? Ale nie powiedziała mu nie. To też jest kolejny powód, dla których ludzie chcą się rozstawać, że związek nie gwarantuje im zapewnienia ich ważnych wartości, takich jak dziecko czy małżeństwo. Wiesz, są takie kluczowe sprawy, wydaje się, które decydują o tym, że możemy z kimś być szczęśliwi lub nie. Ale tu nie jest taka prosta sprawa, już powiem ci, żeby to było takie jednoznaczne, że jeśli partner nie jest w stanie dać mi tego, co ja chcę, czyli na przykład dzieci lub związku, to ja będę z nim dożywotnie nieszczęśliwa. Tak się wydaje często, że to, czego pragniemy, jest kluczowe do bycia szczęśliwym w związku. I ludzie, którzy poświęcają miłość tylko dlatego, że ten drugi partner nie daje tych ważnych wartości, to nie zawsze uszczęśliwia ludzi. Czyli mam takie osoby w terapii, które właśnie są w takiej samej sytuacji i one wypracowały w sobie akceptację do tego, że tej wartości nie spełnią z partnerem, bo okazało się, że ta miłość jest większa, przynosi więcej bonusów bycie w związku z tą miłością. To też jest ważne, żeby się zorientować, czy to moje pragnienie jest negocjowalne. I bywa tak, że okazuje się, że jest, ale do tego też potrzeba współpracy terapeutycznej, żeby ona już się dogadała z tym swoim systemem wartości. Czy dziecko jest dla mnie ważniejsze, czy ten właśnie partner jest ważniejszy? Bo bywa tak, że jak się zorientują, że jednak ten partner daje to mi wszystko, tak, oprócz tej jednej rzeczy. To odpuszczają albo tasują swój system wartości i bez poczucia urazy albo... No właśnie, bo to tak? jedna rzecz to jest odpuścić, a druga rzecz to jest odpuścić, wybaczyć tej osobie? Tak. No bo wiesz, w wieku 60 lat można być potem takim zgredem i usiąść na fotelu i powiedzieć, przez ciebie. No to są pochodne procesy. Widzisz, jak odpuszczamy tę konieczność stawiania na pierwszym miejscu tej konkretnej wartości, jak dziecko na przykład, to siłą rzeczy, jak już uznam, że to jest nie poświęcenie, tylko wybrałam, ja wybrałam, tak? Nie poświęciłam się, wybrałam, że ten partner jest ważniejszy, ten konkretnie, niż to dziecko, to siłą rzeczy rusza proces też wybaczania emocjonalnego tej osoby, która mi tego nie daje. Procesy się zazębiają i, no i w terapii spotykamy się z takimi uczuciami i uczymy się sobie z nimi radzić. No ale oczywiście, jeśli to jest dla nas aż tak ważna rzecz i gdzieś tam właśnie wewnętrznie ze sobą ustalimy, że no jednak nie będę nigdy mogła być w życiu szczęśliwa, jeśli, jeśli nie będę miała dziecka, no to wtedy musimy odejść. No musimy odejść, tak. Musimy odejść i bywa tak, że to też jest dobra decyzja, bo za zakrętem już czeka partner, który nam to da. I może się tak też okazać, że w finale to ten drugi był tym ważniejszym. Ale to nigdy nie wiadomo, wiesz, życie to rosyjska ruletka. I ważne jest na początku ze sobą się wewnątrz porozumieć, o co tu chodzi, żeby dokonać właściwych wyborów, bo to jednak jest duży wybór, tak? Rozstać się ze związkiem, kiedy mamy taki wewnętrzny konflikt. No właśnie, bo wiesz co, nagrywałyśmy ten odcinek rozstaniowa pierwsza pomoc, gdzie jakby wczuwałyśmy się w rolę osoby porzuconej, porzucającej i właściwie pomagałyśmy tej porzuconej, bo ten porzucający zawsze ma ten czas na to, żeby jakoś się ogarnąć psychicznie i się przygotować do tej decyzji, no ale tu jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem. To jest co innego, to dylemat należy do osoby, która rzuca. Mimo tego, że kocha. No tak, ale ja mówię, ten dylemat to nie jest rzecz dana nam na wieki. Dylematy od zawsze towarzyszyły ludzkości i są dla mnie zarzewiem przyszłych zmian. Jak konflikty dają nam dużo sposobności, żeby zrozumieć, jak jesteśmy wewnętrznie skonstruowani i jak uda nam się taki konflikt rozgryźć w sobie, to jesteśmy mądrzejsi o wielką wiedzę o nas samych i może w przyszłości będziemy się dzięki temu zapraszać do innych jakości w związkach. Czyli tutaj jakby rozstaniową pierwszą pomoc mogłybyśmy zadedykować zarówno tej, która podjęła decyzję o odejściu, jak i tej porzuconej. Bo te dwie osoby przechodzą te wszystkie fazy, te wahania nastrojów, no bo jeśli odchodzisz ze związku, w którym strasznie kochasz, naprawdę, no nad życie, bardzo mocno i sama z tego związku rezygnujesz, bo wiesz, że chwilami po prostu ci szkodzi, nie masz siły, zasługujesz na coś lepszego i tak dalej, no ale to i tak te takie wahnięcie, że kurczę, co ja narobiłam, nie? To może trzeba było dać mu 40 szansę i może by się w końcu, nie wiem, ogarnął na przykład, nie? To takie myśli chyba, no przychodzą, one muszą mocno ryć po mózgu.
To jest typowe uczucie takiego wahania, jeśli mamy konflikt wewnętrzny. I te wahania nastroju i te tęsknoty za powrotami, wyrzuty sumienia w stosunku do podjętej decyzji, to są jakby typowe stany też psychiczne u ludzi, którzy takie dylematy mają. I to nic dziwnego, że coś takiego będzie się rozgrywać i będzie się ciągnęło w czasie. I moim tylko jest taką radą, że jeśli wiemy, że coś takiego się dzieje, i to się przeciąga w czasie, a narzędzia żadne nie działają, to znaczy, że sami możemy jakby utknąć w tym i że wtedy lepiej skontaktować się z kimś, kto jest pomocny w takich sytuacjach, a to jest zawsze psycholog, psychoterapeuta albo coach, który pomoże z tymi narzędziami jakby wyciągnąć nas z tego martwego punktu. Ja to nazywam w rozkroku stoję, tak? Między prawą i lewą półkulą, między uczuciami a rozumem. I nijak nie udaje mi się, tak? Jeden dzień mam połączenia. Tęsknię tak. I serce tylko mi tylko mnie pęka, rzuca, jak tak mówię, tak? Rzuca po tych dwóch skrajnościach. I czegoś takiego ludzie sami nie potrafią się wyciągnąć, bo te narzędzia są niezbędne. To jest taka wielka niewiadoma w nas. Dlaczego? Widzisz, jeden człowiek mówi dwoma głosami i ludzie się też dziwią, że tej jedności tam nie ma, ale są jakieś powody, dla którego jesteśmy rozdarci. To są mechanizmy podświadome. Gdyby to było takie proste, to byśmy dawno je przeczytali, ale skoro tak jest i ten stan nam się przedłuża, to lepiej z kimś, kto się na tym zna, przeczytać, o czym to jest, o czym jest ten konflikt, co on tam mówi, z jakiego powodu te dwie części mówią różnymi głosami i fundują nam ten rollercoaster. No tak, bo to można się zacząć też zastanawiać nad swoją kondycją psychiczną w ogóle, nie? Czy ze mną jest wszystko okej? Okay? Przecież jak mogłam zostawić, czy odejść od osoby, którą kochałam? Jesteś normalna w ogóle? No tak. I podjęłam tę decyzję, żeby było mi lepiej, a za chwilę się z niej wycofuję i chcę ten, to naprawdę można się zacząć zastanawiać nad swoim zdrowiem. Tak. Tam brakuje, widzisz, w tych dylematach tej wiedzy o sobie, którą często dopiero uzyskujemy w wyniku współpracy z psychologiem. Dlaczego nas tak, widzisz, miota? Tak? Kiedy a może się okazać właśnie, że psycholog powie, albo czy z tych rozmów wyjdzie, że no może podjęłaś dziwną decyzję, bo wcale nie byłaś nieszczęśliwa, tylko to sama byłaś ze sobą nieszczęśliwa, a nie z tym partnerem. Ale mówisz, że jak wyjdzie? Psycholog nigdy tego nie podpowie. Dobry psycholog nie będzie się bawił w doradcę, ale mówisz o tym, że skutkiem, tak? Tak, tych rozmów czy rozważań. Czy może się okazać, że właściwie właśnie mówimy tu o przypadku i o sytuacji, w której człowiek, który kocha bardzo, podejmuje decyzję o odejściu, bo czuje, że mu ten związek szkodzi. No ale czy może się potem podczas spotkań z psychologiem okazać, że to nie związek mu szkodził, a jego na przykład zachowanie oczywiście w tym związku? Aż oczywiście. To jest kolejny powód, dla którego te dylematy są. To już chyba trzeci nam się zrobił, nie? Czyli, że to nie jest tak, że się łączymy z osobami, które są toksyczne, ale toksynę mamy w sobie. Czyli jakiś swój wewnętrzny bałagan, który nie pozwala na przykład docenić miłości, czuć się w niej spełnionym. To są takie mechanizmy, które wtedy, kiedy jest dobrze i fajnie, każą nam z kimś walczyć, pod kogoś uciekać, albo zdradzać, albo doszukiwać się w nim winy. Bywa tak, że właśnie w nas jest to coś, co sprawia, że od każdego bliskiego związku będziemy próbowali odejść. Mimo, że kochamy. Mimo, że kochamy, tak? Bo nam się on będzie wydawał niepełnowartościowy. To jest najbardziej zagadkowa rzecz. Czyli jakby zwalamy na partnera, że tak, przez zwalamy niego na partnera. Chodzimy, bo my ja cię kocham, ale muszę odejść, bo ty jesteś zły. Bo ty jesteś taki niedobry jesteś, tak? A ja cała na biało. I bywa tak właśnie w takich sytuacjach, że jeśli to robimy enty raz, a inni nam jeszcze podpowiadają, słuchaj, przecież tak fajny jest ten gość, nie? Czy ta dziewczyna, czemu ty to robisz? No to warto posłuchać. Wiesz? Jeśli to kółko zataczamy któryś raz z rzędu, to może czas na głęboką weryfikację z siebie samych w środku. Ale nikt nie chce chyba usłyszeć, że to on był toksyczny w tym związku, wiesz? Pewnie, że nikt nie chce, ale wiesz, czasami ludzie są znudzeni tym wielokrotnością powtarzanych historii. No i jeśli któryś raz pogoniłam, że tak powiem, miłość, a potem jeszcze cierpiałam z tego powodu, a może miałam jakieś przebłyski, że to jednak było dla mnie dobre, no to zgodzimy się pójść w taką podróż w głąb siebie z terapeutą i wtedy zawsze jest raźniej. Żeby zrozumieć. Teraz kolejne nie pogonić miłości. Tak, nie pogrzebać jej. Zwalając jeszcze i jakby to mówienie, że kocham cię, ale muszę odejść, no to jest jednoznacznie przerzucenie winy na tego partnera, którego się kocha, że to z nim jest coś nie tak, a to ja tylko tutaj będę sobie cierpieć i płakać. Temu często towarzyszy takie przekonanie, że w ogóle mężczyźni są źli. Takie, wiesz, przekonanie, które nas prowadzi właśnie w takie rewiry, że cokolwiek byśmy nie dostali na tacy, to wewnętrzne przekonanie będzie chciało się sprawdzić lub spełnić. Generalizowanie. No zazwyczaj skądś to się nie pojawiło znikąd, więc warto sobie przyjrzeć się temu, co myślimy o związkach. Spróbujmy się przez chwilę wczuć właśnie, wejdźmy w głowę tej osoby, która została porzucona, ale słyszę od partnera swojego taki komunikat, że kocham cię strasznie, ale jakby odchodzę, zostawiam cię. I co tam się dzieje? Większość takich
ludzi, którzy z takim komunikatem mają do czynienia, jednak nie potraktują tego być może jak pożegnanie, tylko zachętę jakiegoś dalszego starania się, bo to jednak tak wygląda jak otwarta sprawa. Kocham cię, ale nie mogę z tobą być albo... Czyli to nie jest najlepszy pomysł na przykład na skończenie związku, który się chce skończyć. W życiu, bo tam słychać ten rozdźwięk i dla osoby, która, wiesz, po drugiej stronie jest zaangażowana, to zawsze usłyszy to, co jest lepsze w tym komunikacie, a w tym komunikacie lepsze jest kocham cię. No i być może go to zachęci do większego starania, większych ustępstw może. Czy dzisiaj często się zdarzają takie przypadki ludzi, którzy coś innego czują, coś innego myślą i się tak właśnie muszą jakoś odnaleźć? Ja mam takie wrażenie, że w ogóle nadchodzi jakieś pokolenie ludzi z dylematami, że coraz więcej jest takich osób, które cierpią na wewnętrzny rozdźwięk. No nie pamiętam jeszcze 15 lat temu, żeby tak wiele przypadków przychodziło z tym rozdarciem wewnętrznym w różnych co sprawach. Co innego czuję, a co tak, innego co inne, myślę. Tak, że te połączenia między logiczną, rozumową częścią, a emocjonalną są takie duże. Jakby coraz więcej ludzi cierpi na ten brak kontaktu ze sobą. I może się okazać właśnie, że działamy na tym autopilocie, o którym często mówisz, że my po prostu się, dlatego jest ten rozdźwięk, bo zachowujemy się w sposób, którego nie rozumiemy. Ja myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach mało skłaniających do refleksji i rozleniwiamy nasz umysł przez technologię, przez jakieś mody i działamy. No bo to stajemy na przykład, nie wiem, pisząc gotowce ze sobą wiadomości, nie rozmawiając ze sobą, tak, to nie musimy zwracać uwagi na tempr głosu naszego rozmówcy, tylko na przykład dostajemy w wiadomości na WhatsAppie uśmieszek i my już wiemy, że... Tak dużo się to dzieje na skróty, w relacjach z innymi ludźmi i według mnie dzięki temu też między innymi tracimy kontakt ze sobą. Jest jakakolwiek szansa na to, żeby uniknąć takich sytuacji i takich rozdźwięków? I czy to jest po kolei? Bo być może łatwiej byłoby jeszcze chwilę pobyć w tym związku i zacząć myśleć o tej miłości. Czym jest ta miłość? Czy jak partner jest dla mnie niemiły, czy jak mnie kłamie po raz tysięczny, to ja go kocham nadal? Mówimy o pewnej definicji, czym jest miłość. I ona naprawdę takiej definicji nigdy nie znajdziemy. To już kiedyś był o tym jakiś odcinek. Ale ja nie byłabym za tym, czy to jest miłość, czy nie jest miłość, żeby do tego nie musiało dojść, tylko jaka ona jest. Żeby zauważyć, jak ona jest skonstruowana. Czyli że jeśli mogę kochać kogoś i to jest prawda, że żywię uczucia do osoby, która jednocześnie jest źródłem mojego największego cierpienia, to to mówi coś o mnie. I to coś, co mówi to o mnie, muszę się dowiedzieć, co to takiego jest. Że ja zgadzam się na taki bolesny wzorzec miłości. Zgadzam się, to znaczy robię go, czuję go i on przychodzi do mnie automatycznie. Bo to jest właśnie ta toksyna wewnętrzna, której jak nie rozgryziemy, to się będzie jakby samo kopiowało, bo to jest w naszym mózgu podświadomym zakodowane. Przywiązanie do takiej miłości, która generuje tak wielkie koszty i że to jest prawdziwe i to i to. I to jest prawda, że kocham na zabój, przywiązanie czuję do czegoś, co jednocześnie jest źródłem największego bólu. A spisywać sobie to na kartkach, na przykład zrobić sobie tabelkę, jak już zaczniemy mniej więcej, wiesz, kminić, nie? Że o kurczę, czuję się nieszczęśliwa. Ten partner coś tak mnie potraktował, że po raz kolejny, i to już nie są żarty, może zacząć sobie to spisywać na kartkach. A ty mówisz o ćwiczeniu dla naszej lewej półkuli, czyli racjonalnej, do zauważania faktów i zdarzeń, w których doświadczam cierpienia. O, tak? To ładnie to nazwałaś, co próbowałam z siebie wydusić. To jest ćwiczenie, które pozwala rozróżnić doświadczenie zła od doświadczenia dobra. Świetne ćwiczenie dla lewej półkuli, czyli dla umysłu racjonalnego, żeby zauważać te momenty, w których cierpię, ale też umieć wyodrębnić te, w których mi jest dobrze, na poziomie rozumu, nie uogólniać. I to jest takie ćwiczenie, które jakby na początku osobom uwikłanym w taki wzorzec emocjonalnego przywiązania do cierpienia jest bardzo potrzebne, żeby dla tej półkuli dać robotę, żeby ona zauważała, zapisywała momenty, zdarzenia, zachowania tego partnera, które sprawiają, że ja w tym momencie poczułam strach, smutek, złość i żeby je kolekcjonować, czyli jakby być z nimi w łączności. Czyli kupujemy sobie mały notesik różowy i długopisik, też niewielki, trzymamy go w torebce i za każdym razem, jak coś tam się nam takiego przytrafi, że poczujemy takie ukłucie w klatce piersiowej, wyjmujemy i notujemy. Tak, wyjmujemy i to jest prezent dla naszej lewej półkuli, która ma w przyszłości się pogodzić z tą uczuciową, żeby nie ignorować faktów. Być w świadomości, w gotowości w ogóle do zauważania tego, co jest teraz. To dopiero początek, tak? Żeby zobaczyć czarno na białym, że ten związek jest zły. Tak? Żeby temu przynajmniej nie zaprzeczać, że to o związek chodzi, że to o tego partnera chodzi, że ja naprawdę cierpię z jego powodu. Dopiero potem uświadomić sobie, że w tym pakiecie z doświadczaniem takich strasznych strat jest jednocześnie własne zaangażowanie, czyli ta wielka moja miłość, która za chwilę zapomni, że to doświadczyła tamto zło i znów będzie na różowej chmurce. Mówiła, jak tutaj jest fajnie, w tych momentach, kiedy jest fajnie. No i tak na razie, żeby ten dylemat tak czarno na białym obejrzeć, co mówi jedna część i co mówi ta druga część.
I taki notesik potem chyba może być przydatny, jak już podejmiemy taką decyzję o odejściu i będziemy mieli to wahnięcie takie, że przecież było tak fajnie, jak wyjeżdżaliśmy na wakacje i teraz mi tak strasznie tego brakuje, a tu pyk, otwieramy notesik i widzimy. I musiałabym tyle za to zapłacić. To, na tych wakacjach, na które mi się teraz wydaje, że było tak cudownie, usłyszałam o sobie, że jestem gruba, zrobiło mi się przykro, nie wiem, spóźnił się, nie przyjechał po mnie i do tego wszystkiego jeszcze na koniec obwinił mnie. No tak, i wtedy patrzymy rzeczywistości prosto w oczy i to zazwyczaj rozpoczyna tą podróż w głąb siebie, żeby uporać się z kolei z później z tą miłością, która jest nauczona tak kochać, nie? Za te straszne krzywdy. No tak, bo jak nie odrobimy tego zadania domowego, to zostawimy jednego partnera, wejdziemy w kolejny związek, już będziemy na przykład, nie wiem, tyle czasu stracimy, że w końcu przy którymś razie stwierdzimy, dobra, niech będzie ten kiepski, niech mnie rani, a ja się po prostu, może jestem przewrażliwiona, to się na to uodpornię. Schematy lubią się powtarzać, więc lepiej chcieć docierać do ich głębi, do ich ukrytych znaczeń, do ich historii, którą znajdziemy na pewno na linii naszego życia. I jeszcze jedną rzecz chciałam tu tak mocno podkreślić i bardzo chciałabym, żeby ona wybrzmiała, i to jest ta rzecz dotycząca tego, że miłość nie musi boleć, bo wiele osób nawet nie zastanawia się nad tym, tylko myśli, że są takie utarte, wiesz, hasła, nie? Że wszyscy się kłócą w związkach, nie ma związków idealnych i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby jednak pamiętać o tym, że nie trzeba cierpieć w związku będąc, nie? Tak. Na pewno nie bardziej cierpieć niż doświadczać tego, co dobre, bo taka proporcja to na pewno nie jest miłość, która wzmacnia, wspiera. Bardzo Wam dziękujemy za też podesłanie tego tematu i za wszystkie inne inspiracje, które do nas spływają. Bardzo Wam dziękujemy za to, że ostatnio całkiem sporo przybyło Was na Spotify'u, na naszym kanale. Zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście tam też zaznaczali dzwoneczek, bo będziecie dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. Zbieramy i staramy się dobić do 1000 na YouTubie. Tam niewiele nam już brakuje, także też zachęcamy do tego, że jeśli macie tam konto, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Wszędzie nazywamy się tak samo, jesteśmy Przypadki Miłosne i nagrywamy je dla Was my, czyli Wioletta Nowacka i Ania Skoczek. Przyjemności. Do usłyszenia.